sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj moim gościem ponownie Paweł Rakowski. Witam cię serdecznie, Pawle. Dzień dobry, witam państwa. Jeżeli jest z nami Paweł, nie będzie wielką tajemnicą, porozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się w Gazie. Paweł, no właśnie, jaka jest przyszłość Gazy? Bo dużo informacji na ten temat. Z jednej strony Izrael twierdzi, że chce zaprowadzić tam porządek. Duża część społeczności międzynarodowej mówi, że nie zgadza się na okupację, a wręcz zachęca do stworzenia wolnego państwa palestyńskiego. Jakie ty komentarze znalazłeś? Co nam możesz powiedzieć na ten temat? Znaczy ze stron komentarzy to chyba najbardziej sensowne wydaje się, że w przeciągu jakiegoś czasu Gaza wróci pod administrację autonomii palestyńskiej. To wydaje się chyba jedynym rozsądnym wariantem, który kiedyś się zrealizuje z tego względu, że no ktoś tam musi rządzić. Arabowie nie są w ogóle zainteresowani tym. Długoterminowa, długofalowa, czy też w ogóle bezterminowa okupacja Strefy Gazy jest zupełnie wykluczona. Izrael tak właśnie no, nigdy tego nie chciał za bardzo. To już oni się wycofali z tego w 1993-1994 roku, jak było 350 tysięcy ludzi w Gazie. Dzisiaj jest 2,5 miliona. I to już są inne zupełnie realia, inne czasy. Nie da się cofnąć do tego, co było sprzed powstania, sprzed porozumienia z Yasserem Arafatem. Tak? Już po prostu się nie da tego ukryć. Jest naród palestyński, jest nawet i struktura prawie parapaństwowa. Tak więc nie ma powrotu tutaj do zaprzeczenia pewnej rzeczywistości. Natomiast pozostaje teraz pytanie, w jakim to będzie terminie czasowym. To znaczy, oczywiście no, Izrael teraz jest na południowym obszarze, na północnym obszarze Strefy Gazy. No, kilka tygodni, będzie później jeszcze północna, południowa część Gazy. No, generalnie kilka tygodni albo miesięcy to wszystko będzie trwało. Ostatecznie to musi trafić raczej pod autonomię palestyńską. To będzie taki, to jest taki chichot historii, że Benjamin Netanyahu będzie musiał tutaj zainstalować tam administrację Abu Mazena, czyli prezydenta autonomii palestyńskiej, który gra bardzo ostro. Abu Mazen gra bardzo ostro, mianowicie stwierdził, że przejmie Gazę, ale też nawet i zrobi wybory długo wyczekiwane, ale z komisjami wyborczymi w Jerozolimie Wschodniej. A to oznacza to, że jeżeli te komisje wyborcze tam będą, jeżeli Palestyńczycy z Jerozolimy pójdą zagłosować, no to tylnymi drzwiami będziemy mieli de facto państwo palestyńskie i tak właśnie zanegowanie jedności terytorialnej miasta Jerozolima. Tak więc Benjamin Netanyahu tutaj do tego wariantu nie może dopuścić. Oczywiście pozostaje teraz kwestia zasadnicza. Hamas nie zostanie zniszczony. Co prawda Izrael robi dość dużo, jeśli chodzi o jakieś propagandowe i informacyjne zabiegi, żeby tutaj jakoś ujawnić sukcesy swojej operacji lądowej. One nie ma tam żadnych sukcesów. Tak? Cała ta afera wokół tego szpitala. Teraz jeszcze będą jeszcze kolejne afery, bo kolejne szpitale tam się uaktywniają. No nie mamy na tacy podanych głów czołowych decydentów Hamasu. Tutaj oczywiście media izraelskie podają, że kogoś tam armia zlikwidowała, ale czy my wiemy w ogóle ktokolwiek, kto to jest, nazwiska, dane, w ogóle nie wiem, na podstawie różnych zdjęć, że ten koleś, który tam, nie wiem, prowadził tego białego pick-upa już nie żyje. To wszystko są takie bardzo... No bo przyznasz, Paweł, że tych komunikatów to jest dwa dziennie? Zlikwidowaliśmy dowódcę tego oddziału i tak praktycznie te komunikaty jest chyba kopiuj i wklej w pewnym momencie. Tak, i ja to można pokazać zdjęcie dowolnego Araba i pokazać, że to jest jakiś tam Abu Mustafa, bardzo ważny, tak? No nazwijmy to ta wierchuszka Hamasu, tak powszechnie znana, tak? To jest 20 nazwisk. I tak właściwie no jeszcze żadnych tych takich czołowych nazwisk tam nie było, tak? Tak więc oczywiście większość tych czołowych nazwisk w ogóle w Gazie nie jest, zaczynając od tego. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o przyszłość, wydaje mi się, że będzie instalacja autonomii palestyńskiej, tylko też Gaza nie jestem zainteresowany. To znaczy Al Jazeera kilka tygodni temu podała no, taki sondaż, bo oni tam mają tych dziennikarzy, jednak być może coś tam rzetelnie nawet na ile okoliczności pozwalały, zrobili jakieś badanie, przynajmniej takie bardzo pobieżne. No i też sami Gazanie też nie chcą autonomii palestyńskiej autonomii OWP, tak? No bo to jest struktura obca.
po pierwsze. Po drugie, niewydajna, skompromitowana. No i to też po prostu to też będzie zamienienie jednego zła na drugie zło, tylko że to już będzie uznane międzynarodowo. Natomiast moim zdaniem Izrael, jeżeli byśmy zrobili takim rocznym cyklem, tak, bo tak trzeba popatrzeć na to, to raczej do 7 października 2024 roku już w Gazie nie będzie. Natomiast niestety moim zdaniem obliczamy od tego momentu 5 lat albo 10 i znowu będzie. Bo to jest charakterystyka tego wszystkiego. Infrastruktura jest do odbudowania, kadry są do uzupełnienia. Raz się udało przeprowadzić taki zamach, to się powtórzy. Ja już naprawdę słyszę, bo to też trzeba wziąć, rozciągnąć tak jakby troszkę historycznie. Jeżeli pierwsza intifada, która zresztą w Gazie wybuchła w 1987 roku, była powstaniem kamieni, jeżeli druga intifada to już była powstaniem karabinów maszynowych i granatników i granatów, tak później mieliśmy wojny rakietowe z Hamasem, to też no, niestety trzeba się liczyć z tym, że w niedalekiej przyszłości też będzie bardziej lub mniej zaawansowana broń masowego rażenia. Tak więc, czy to nawet w bieda wersji. I to jest chyba raczej nieuniknione. Dlatego też wydaje mi się, że nic trwałego tam w tej Gazie nie można wybudować. Też nie ma takiej chyba zbytnio woli chyba kogokolwiek. I też nie ma możliwości. Tak? Jedno z takich nazwisk, moim zdaniem, które mogłoby tam zaprowadzić jakiś porządek, ale oczywiście ten porządek by polegał na totalnym terrorze, egzekucjach, aresztowaniach i torturach. To jest Mohammed Dahlan, były szef arafatowskiej bezpieki, która tam traktowała ten Hamas tak, jak powinien być traktowany, chociaż z perspektywy historii wydaje się, że i tak to za lekkie było traktowanie. No i ale Dahlan odmówił, tak więc pozostajemy teraz w takiej sytuacji, że Benjamin Netanyahu do końca nie jest przekonany odnośnie tego, żeby powodować takie wzmacnianie autonomii palestyńskiej, że mu tylnym drzwiom powstanie państwo palestyńskie, no bo już nic nie będzie stało na przeszkodzie w takim momencie. Paweł, Financial Times wczoraj opublikował artykuł, w którym twierdzi, że są prowadzone rozmowy w celu w przyszłości rozlokowania jakichś sił pokojowych. Czy tego typu rozwiązanie też ma sens w twojej opinii? Czy ono w ogóle dojdzie do skutku? Moim zdaniem nie. Izrael zawsze unikał sił pokojowych. Po pierwsze, to wynika ze złego doświadczenia na odcinku libańskim. To znaczy, tam cały czas od 1978 roku stacjonuje UNIFIL. No i widzimy, że to wiele nie przeszkadza. Znaczy, w jakiejś tam codzienności to może ułatwia wiele rzeczy. UNIFIL-owi zresztą kilka miesięcy temu odnowili mandat w Libanie. To Izrael był też za tym, żeby ten mandat był odnowiony, ale to jest mało wydajne. Czy to są bierni obserwatorzy po prostu? Bierni obserwatorzy, a po drugie Izrael nigdy nie chciał, znaczy oczywiście to się wojna zmieniła, ta wojna zmieniła, ale zawsze sam chciał być sam na sam z Arabami. Bo to jest po prostu wiele wygodniej, jak brakuje postronnych obserwatorów, to jest po prostu wygodniej. I dlatego też, znaczy jedną z takich koncepcji, która była kilka lat temu sondowana, to było to, żeby do Gazy zaprowadzić jakiś legion arabski, czyli złożony tam, nie wiem, z jakiegoś może pułku Egipcjan, batalionu Katarczyków, nie wiem, plutonu Emiratczyków, tak, żeby po prostu, żeby Arabowie pilnowali Arabów. Natomiast to nikt nigdy z krajów arabskich, które mogłyby wziąć udział w takiej inicjatywie, no nie wyraził zainteresowania tym tematem. Tak więc to jest moim zdaniem raczej, patrząc na to, że jednak Amerykanie, Brytyjczycy, no i też Izrael dość mocno tak jakby trzyma tutaj rękę na pulsie, jeśli chodzi o ONZ. Tak więc wydaje mi się, że akurat, znaczy koncepcja jest ciekawa, ale raczej nierealna w najbliższej przyszłości. Ale zgodzisz się, że kwestia Gazy odgrywa istotną rolę w polityce Turcji. Erdogan niemal codziennie się wypowiada na temat tego, co się dzieje. Jest przecież wypowiedź o tym, jak nazwał Izrael, czyli państwem terrorystycznym, ale często powtarza o konieczności powstania niepodległego państwa palestyńskiego i to też nie tylko Turcja forsuje. Czy to jest realny scenariusz? Mamy możliwość uzyskania takiego stanu rzeczy? Przedwczoraj było chyba 35. rocznica ogłoszenia
państwa palestyńskiego, tak? No, państwo palestyńskie praktycznie, że istnieje, tak? Jak się pojedzie do Ramallah, tam wszędzie, czyli do stolicy autonomii palestyńskiej, tam wszędzie pisze State of Palestine, tak? No oczywiście brakuje tam dwóch czy trzech rzeczy, jeśli chodzi o taką pełnoprawną państwowość. Jedna jest na pewno to, że Izrael to państwowość tak właśnie cały czas narusza, ponieważ od początku wojny praktycznie we wszystkich metropoliach kontrolowanych przez autonomię palestyńską armia izraelska jest obecna w dzień i w nocy. To jest tak jakby podkopywanie autorytetu tej autonomii. Natomiast Erdogan tutaj jest, ja taki ciekawy komentarz jakiś czas temu usłyszałem, że Erdogan tak nagadał Turkom, tak napompował ten nacjonalizm, że część jego zwolenników naprawdę uważa, że Erdogan powinien coś tam zbombardować tą Gazę, znaczy bombardować Izrael, czy podjąć jakieś takie działania naprawdę poważne, no bo teraz, prawda, Turcja jest poważnym krajem. Oczywiście chyba każdy Turek, który pójdzie do sklepu spożywczego, widzi, że nie jest poważnym krajem, no bo kwestia inflacji, upadku gospodarczego, no to są realia. Natomiast co o wiele ciekawszą rzecz, tydzień temu Erdogan powiedział na szczycie Ligi Arabskiej i państw muzułmańskich w Riyadzie, mianowicie poruszył temat tabu, to znaczy izraelskiego potencjału nuklearnego, żeby ktoś się temu przypatrzył w końcu. Ciekawe. No, zażądałby się przyznali w końcu, że mają. No, znaczy ja, to jest, dla mnie to jest bardzo ciekawy temat, bo ja zawsze mam takie jedną wątpliwość, a co oni robią z tymi odpadami atomowymi? Tak, nikt tego nigdy nie badał. Nikt tego nigdy nie badał. Ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach jest to możliwe w ogóle, żeby Irańczycy by to już chyba dawno publikowali, a oni ma naprawdę, skoro oni, Irańczycy kilka tygodni temu opublikowali kompromitujące zdjęcie Ehuda Baraka, gdzieś tam w stanie nietrzeźwym, jak oni tam podglądali szefa Mossadu, to Irańczycy by nie mieli materiałów odnośnie izraelskiego atomu. No nie wiem, chyba, znaczy, no nie wiem, dobrze, ale tak czy siak, no, nie wiem, czy Izrael jest mocarstwem atomowym, ale wracając do jakiegoś meritum. To znaczy, istotne jest to, że akurat Turcy chcą grać kartą palestyńską, chociaż ta kwestia tej Palestyny mocno teraz wadziła. Turcja robiła reset z Izraelem. Tutaj akurat było naprawdę bardzo poważne interesy pomiędzy Turcją a Izraelem. Turcja została wykolegowana z dwóch ważnych przedsięwzięć, to znaczy przedsięwzięcie egipsko-izraelskiego względem eksportu gazu do Europy. Ten gaz ma iść przez Cypr, a nie przez Turcję. No i oczywiście szlak komunikacji Indie, Bliski Wschód, Europa, też Turcję omijające, tak? Więc Erdogan naprawdę się przestraszył i naprawdę tutaj chciał zareagować. Zresztą w sierpniu miało być Netanyahu w Turcji, bypassy mu wstawiali. W listopadzie była kolejna data przyjazdu Netanyahu do Ankary. No wojna wybuchła, tak więc tutaj akurat Turcja moim zdaniem nie do końca jest pod, znaczy interesy tureckie w chwili obecnej no, wymagają jednak szerszej kooperacji z Izraelem, szczególnie, że akurat tutaj teraz widzimy, jak potężny jest Iran i Iran też wadzi Turkom w Syrii, no i też przede wszystkim na Kaukazie, tak, ponieważ Iran stoi na tej takiej nienaruszalności terytorialnej Armenii. Przede wszystkim tutaj Iranowi zależy na łączności terytorialnej z Armenią, no bo to jest taki jakby hub, taki łączący, prawda, Iran z Rosją de facto. Przynajmniej znaczy zobaczymy, jak się Armenia będzie teraz wykręcała z tego sojuszu z Rosją, ale przynajmniej do niedawna akurat był taki główny hub lądowy. Tak więc tutaj akurat widzimy, że są dużo sprzecznych interesów i na chwilę obecną to głównie Izrael pozostaje takim największym antyirańskim ogniwem na Bliskim Wschodzie, no bo świat arabski, patrząc na wyniki tej wojny, jak i też w ogóle wcześniej przeprowadzony reset jeszcze pomiędzy Arabią Saudyjską i z Iranem, no chyba raczej rzucił ręcznik, jeśli chodzi o relacje swoje z Iranem, no i tak jakby chce raczej się uspokajać, jeśli chodzi o te napięcia z Teheranem. No, Teheran tak właściwie tydzień temu tak właśnie przyjechał Ebrahim Raisi czyli irański prezydent do Riyadu, no i był jak u siebie, tak? Tak więc tutaj akurat to jest moim zdaniem Erdogan co innego mówi publicznie, a co innego chciałby robić, ale nie może robić, ponieważ
przyszłość tak właściwie kilku projektów stoi pod wielkim znakiem zapytania. No i w każdym z tych projektów tak właściwie Turcy byli albo wykluczeni, albo Turcy chcieliby się dołączyć, albo generalnie coś tutaj wspólnie porobić, no bo to jest ponieważ interesy, szczególnie jeśli chodzi o surowce i o logistykę, no to są nieubłagane, tak? To są po prostu nieubłagane interesy, to są wielkie pieniądze i których po prostu Turcja no, nie może tracić, a traci. Paweł, mówisz o przyszłości, wyciągnijmy, wiem, że tego nie lubisz, szklaną kulę, ale ja patrząc na te informacje, śledząc mapy, widzę ten pierścień wokół Gazy. Co jeszcze musi się stać? Ile ta operacja będzie trwała? Bo jak na razie to oprócz tych komunikatów, które mamy o jakichś tam, w skrócie nazwę, no-name'ach się pojawiają, z drugiej strony ta pokazywanie tej książki, chociażby Mein Kampf, tych daktyli, no trochę to kompromituje Izrael. Czy my będziemy teraz takie obserwować właśnie taki pierścień wokół Gazy i takie właśnie informacje Izraela dotyczące tam kolejnej znalezionej kryjówki Hamasu? Tak, niestety tak, ja zauważyłem, że od początku wojny media izraelskie przestały być racjonalne i skupiły się tylko i wyłącznie na bagażu emocjonalnym, bo po pierwsze naród jest dość mocno spanikowany, tam są nastroje naprawdę straszne, jeśli chodzi o pewne rzeczy. No, kilka razy już tam dzwoniłem do Izraela i mogę powiedzieć, że po pierwsze no, dość dużo ludzi jest przerażone tym, co się dzieje, ponieważ znowu my mówimy o Gazie, ale jak ktoś mieszka na północy Izraela, to widzi ten o wiele szerszy spektrum tego wszystkiego, no bo jest jeszcze Hezbollah, jeszcze są rebelianci Huti, tak, którzy tam gdzieś tam tymi rakietami o sobie przypominają. No nie jest ciekawie, no, jest bardzo mocno nieciekawie, no i też Izrael nigdy nie prowadził tak długich wojen. Tak? Poprzednia wojna w Gazie, 2000, to chyba był 14, tak? Czy 12, już nie pamiętam, ale ona trwała 50 dni. I zginęło 3000 Palestyńczyków. Tak? Ta obecna wojna już jest dłuższa. Tak więc się zapowiada o wiele dłuższa niż ten. Więc te media izraelskie tak właściwie no, tu pokazują pewne takie rzeczy dla izraelskiego widza, który no, ma się tam pocieszać, ma tam tutaj widzieć ten obraz tej silnej armii. No ale to patrząc obiektywnie, to akurat nie ma żadnego pozytywnego obrazu, tak? No bo nie ma głów decydentów, nie ma zakładników, tak już znaleziono jedną kobietę, tak? Czyli że już możemy się spodziewać, że ci zakładnicy zostali już poświęceni, tak? Że już Netanyahu stwierdził, no trudno się mówi, ale nie może być taka sytuacja, że w przyszłości ponownie oni zostaną tak złapani za gardło. No bo to następnym razem po prostu 1000 Izraelczyków uprowadzą, czy to na Golanie, czy to w Libanie, czy do Jordanii, obojętne, tak? Ale więc tutaj akurat mogę się nawet zgodzić z różnymi oszołomami, szczególnie ekstremistami muzułmańskimi, że twierdzą, że teraz jest opcja Hannibal. Hannibal to jest taka taktyka, że jak taka izraelska doktryna, że jak żołnierz widzi, że islamiści uprowadzają kolegę, to on ma zabić tego kolegę. Także, bo on żywy po prostu tam nie trafił do niewoli. No i być może teraz jest taka wielka operacja Hannibal i tym samym sposobem ta propaganda ma tak jakby trochę ją ugłaszczać. Natomiast moim zdaniem ona jest żenująca, te komunikaty, to jest takie no naprawdę absurdalne, tak? Tak jakby wiesz, bo mi to trochę przypomina pierwsze dni wojny na Ukrainie i komunikaty Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, czyli sukces, sukces za sukcesem i nic więcej, i nic poza. No tak, znaczy to, tak, no, znaczy ja to, tylko tak, no, mamy Rosję, tak, z jednej strony, a z drugiej strony mamy Izrael, który ma tą Gazę, który tą Gazę w 67 roku chyba zajął w 6 godzin, tak? Dzisiaj mamy szósty tydzień się zaczynający, tak? Czyli jednak tutaj gdzieś tam jakieś te zdjęcia z tymi flagami. Napisy na murach. Tak, no i potem też jeszcze straszne barbarzyństwo tam. Wysadzili kilka meczetów, kilka budynków użyteczności publicznej. To wskazuje naprawdę takie no, bezmyślność, no i też barbarzyństwo. No i też niestety uruchomiło się dość dużo takich bardzo megalomanicznych głosów, że tu za chwilę to osiedla będą budować. Tu coś tam, jakieś takie inne durnoty. To oczywiście, że żadnych osiedli tam nigdy nie będzie. To znaczy, ale to pokazuje to, że akurat oni się tak jakby wyżywają na tej Gazie, ale nie ma żadnych sukcesów. Tak, kwestia tego szpitala Safiha, no to jednak jest jedno wielką kompromitacją. Nikt
nawet znajdą teraz 5 tuneli, to jednak i tak to nie zmieni tego głównego obrazu, że chyba tam nie ma tej głównej bazy, gdzie rezydowało dowództwo Hamasu. No to jest po prostu kompromitacja. Ja sobie przypominam teraz, kiedyś była taka historia z Libanu zresztą, gdzie armia izraelska zrobiła rajd na szpital w Baalbek, mieście oddalonym tam 80 km od granicy z Izraelem, ponieważ jeden z pacjentów nazywał się Hassan Nasrallah, tak? Tak, czyli jak przywódca Hezbollahu. Więc no tutaj akurat widać, że oni nie wiedzą, nie mają, znaczy po prostu muszą coś pokazywać, ale nic nie mają do pokazania, tak? I to jest pewnego rodzaju ich dramat, no bo Netanyahu tak właśnie jest teraz w bardzo głupiej sytuacji dla siebie, tak? No bo za tydzień, za dwa będzie podstawowe pytanie, a po co tak właśnie oni do tej Gazy weszli? No bo to, tak jak mówiłem na samym początku kilka tygodni temu w rozmowie z tobą, że no jednak wejście do Gazy tak właśnie no nic nie oznacza. Oni by chcieli pokazać, że wejście do Gazy to jest tak jakby trochę jak wejście Armii Czerwonej do Berlina, do Bejrutu, ale do Berlina w 1945 roku, tak? Czyli że wchodzimy, wysadzamy Reichstag, wsadzamy flagę na Brandenburską i kończymy pewien etap w historii. Ale oni nie mogą zakończyć tego etapu w historii pod tytułem Hamas i tak właściwie no, zajęcie tej Gazy jest zupełnie bezprzedmiotowe w każdej konfiguracji politycznej, no bo tak jak już mówiłem na początku naszej rozmowy, no jedno z takich chyba najbardziej racjonalnych opcji, która zostanie tak zrealizowana, czyli zainstalowanie autonomii palestyńskiej, tak, czyli automatycznie to doprowadzi, to zbliży do tego celu, jakim Netanyahu nie chciałby osiągnąć, czyli powstanie państwa palestyńskiego, czy to tylnymi, czy przed nimi drzwiami. Paweł, a co z ludnością cywilną? No bo jednak ja też przez palce przepuszczam przez sito grube te komunikaty obu stron, no bo z jednej strony Hamas też z tego co uważam lubi statystyki pokazywać te na swoją korzyść, no ale niewątpliwie ten eksodus ludności palestyńskiej na południe jest duży i tutaj takie organizacje jak ONZ, WHO, no mówią o dramatycznej sytuacji wręcz szpitali. Izrael gdzieś te komunikaty nie widzi albo nie chce ich po prostu widzieć. Jak to będzie? Czy ile realnie teraz ludności może być w samej Gazie jeszcze? Albo ich to w ogóle nie interesuje. No, ja myślę, że to jest teraz taki etap, że żyją zemstą. Tak, i nieważne tak. Kto i każdy Palestyńczyk jest tak naprawdę Hamasowcem. Tak, znaczy ja nawet słyszałem o tym, że w miastach mieszanych w Izraelu była taka sytuacja, że kilka tygodni po tym ataku to Arabowie nie wychodzili z domu, tak? Ale mówię o obywatelach państwa Izrael. No bo też bardzo mocna propaganda w chwili obecnej jest, jeśli chodzi o Beduinów w Izraelu. Dzisiaj tak przed chwilą widziałem jakieś zdjęcie, jak Benny Gantz się ściskał z jakimś Beduinem. No tak jakby chcą dopieść tych Beduinów, no bo ich tam około 40 zginęło 7 października. Natomiast mi się wydaje, że chyba dobijemy do 14 tysięcy palestyńskich ofiar cywilnych. Już nie będę wyjaśniał dlaczego, to każdy sobie może zrozumieć dlaczego. Ten eksodus z Gazy tak właściwie jest niemożliwy. Tak? Egipcjanie blokują tą Gazę, nie chcą nikogo z Gazy. Każdy, kto ma obcy paszport, już wyjechał albo będzie wyjeżdżał. Też trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że Izrael też nie będzie, znaczy głównie z tymi obcymi paszportami to jest tak, że to są kobiety. Kobiety, które wyszły za mąż za Palestyńczyków i mieszkają w tej Gazie. I często jest tak, że akurat po pierwsze w tamtej części świata, szczególnie w Gazie, to bez zgody męża nie ma nic. Tak? Więc nawet ja sobie, znaczy Gaza jest bardzo mała, ale ja sobie wyobrażam, że z Hamasem na ulicach, gdzieś tam jeszcze w południowej części strefy Gazy, no to tak jakby kobieta z dziećmi to zbudzi od razu zainteresowanie i wcale tam do tego Rafah nie muszą dojść. To tak trzeba wziąć to pod uwagę. Natomiast też coś, co jest akurat bardzo takie istotne moim zdaniem, to, że no, te 2,5 miliona ludzi, no bo te ludność z innymi paszportami to jest po prostu jakiś ułamek promila procenta, no to po prostu będzie maszerowała z jednej strony Gazy na drugą, tak, no bo nic innego tam tak by się nie może być.
Hamas tak właściwie, znaczy jak się poukrywał, to tak jak dalej będzie ukryty. Dalszym etapem, moim zdaniem, dalszym etapem wojny już będzie taka stricte partyzantka miejska, to znaczy za kilka tygodni, jak może Izrael nawet oczyści, to będzie musiał i tak patrolować te okolice, tak? I tak będzie musiał kontrolować, to będzie musiał, nie wiem, robić jakąś filtrację ludności. Tak więc tutaj akurat nam się pojawią kolejne tak jakby komórki, które będą bardzo aktywne, tym bardziej, że akurat już się na zachodnim brzegu się uaktywniają. Wczoraj był zamach na posterunek pomiędzy Betlejem i Jerozolimą. Tak więc tutaj akurat to jeszcze nie jest etap, to jeszcze nie jest końcowy etap tak właściwie walki, jeśli chodzi o Hamas, ponieważ mogą wrócić też dobrze pamiętane zamachy samobójcze, które już będą po prostu takim elementem, który dawno zapomniany, ale gdzieś tam te pasy Szachida widziałem na jakichś filmikach. Tak więc no, taktyka dobra, taktyka sprawdzona. No, tutaj akurat jeśli chodzi o ludność cywilną, no to Izrael tak właściwie no, będzie dopuszczał do tej pomocy humanitarnej, tylko też musimy pamiętać jedną rzecz, że ja słyszałem z wiarygodnych źródeł, że Hamas każe sobie płacić za tą pomoc humanitarną. To nie jest tak, że ten worek z ryżem jest tam za darmo, że ta butla wody czy oleju jest za darmo. Raczej to Hamas po prostu to przyjmuje, no i później trzeba płacić tak w różny sposób. Tak więc tutaj Hamas schodzi do głębokiego podziemia i to będzie kolejny etap tak właściwie całej tej konfrontacji, która będzie znowu bezskuteczna, tak? No, to jest wielki dramat tej sytuacji, ponieważ każdy by chciał, żeby ten Hamas był zlikwidowany. Każdy. Nawet ta kampania Izraela względem zrównania Hamasu z ISIS, widzimy, że akurat była zupełnie zignorowana przez świat, ale ona miała sens, ponieważ Hamas pozbawiony aktywów zagranicznych, pozbawiona biur za granicą, pozbawiona działaczy za granicą, no byłoby jednak łatwiej to wszystko zgnieść, a w chwili obecnej to jest taka sytuacja, że no tylko w jednym, wydaje no przecież ten Hamas będzie mocno osłabiony, natomiast nie wiadomo, jaka sytuacja będzie na zachodnim brzegu, ponieważ na zachodnim brzegu Hamas jest już ważnym politycznym aktywem, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej, rozpoczyna się gra z autonomią palestyńską, ale Benjamin Netanyahu wcale tutaj akurat nie musi tego Hamasu wykluczyć na zachodnim brzegu w całej tej układanki, no bo tam jest układanka bardzo prosta, to znaczy albo na Izrael z Hamasem przeciwko autonomii, albo Izrael z autonomią przeciwko Hamasowi, albo autonomia z Hamasem przeciwko Izraelowi, tak? No innych opcji nie ma. A te opcje jeszcze się mogą wymieniać. Tak więc tutaj akurat jeszcze musimy patrzeć na to, że moim zdaniem rozwiązanie polityczne Gazy nie jest w samej Gazie, tylko na zachodnim brzegu bardziej. I to akurat trzeba się będzie relokować ze swoim zainteresowaniem, no bo Gaza była tylko takim zapłonem, ten zapłon wybuchnął. No i tak właśnie teraz mamy pogorzelisko i z tego pogorzeliska, na samym tym pogorzelisku nic nie można skonstruować. No, takie są warunki, no, po prostu nic nie można skonstruować. Paweł, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwo, jeżeli interesujecie się tematyką tego, co dzieje się w Strefie Gazie, odsyłam na media społecznościowe Pawła, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Zapraszam oczywiście na War Newsa i oczywiście proszę kliknąć subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, a moim i Państwa gościem był Paweł Rakowski. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu były Militaria.pl